Projekt rekonstrukcji miasta Wrocławia narodził się tutaj podczas kongresu cyfrowe spotkania z zabytkami na Uniwersytecie Wrocławskim w 2007 roku, kiedy to przyszedłem w gości do pana dyrektora Łagiewskiego, dyrektora Muzeum Miejskiego Miasta Wrocławia, z propozycją zrobienia właśnie komputerowej rekonstrukcji historii miasta Wrocławia, ponieważ katedra, z której tutaj przyjechałem na TU Darmstadt, zajmuje się od 15 lat rekonstrukcją komputerową zniszczonej architektury, nigdy nie zbudowanej, czyli wizji utopii architektonicznych. I pojawił się tutaj właśnie taki pomysł przedstawienia tej złożonej historii Wrocławia, która jest bardzo ciekawa, ale też bardzo nieprzejrzysta i nie do pojęcia dla normalnych ludzi, którzy przychodzą na krótko do wizyty do muzeum i nie są po prostu w stanie ogarnąć tego wszystkiego naraz. Przedstawić właśnie tę historię za pomocą nowych mediów w formie animacji komputerowej, 10 do 15 minutowej, pod wystawę 1000 lat Wrocławia. I tutaj myślimy właśnie o, jak tutaj można zobaczyć, o przedstawieniu różnych faz rozwojów od X wieku poprzez XI, XII, później lokacje XIII wieku, aż do Festum Breslau i odbudowy Wrocławia, aż po w końcowym etapie po wizję przyszłościowe miasta Wrocławia. Jeżeli padnie teraz pytanie, czy to jest rekonstrukcja, po której się można swobodnie samemu poruszać, czyli coś takiego jak Games Engine w grach komputerowych, jest ta możliwość, ponieważ te modele cyfrowe są zbudowane w komputerze, ale na razie nie przewidujemy takiej opcji, ponieważ chcemy zrobić krótki film dydaktyczny, przedstawiający w najkrótszym czasie te najważniejsze właśnie wątki rozwoju urbanistyczno-architektonicznego miasta Wrocławia. Partnerami projektu jest Muzeum Miasta Wrocławia, tutaj dyrektor pan dr Łagiewski jako przewodniczący i TU Darmstadt, Wydział Architektury pod dyrekcją profesora Manfreda Kołowa. Współpracują z nami też naukowcy tutaj z lokalnych placówek, takich jak historycy sztuki, archeolodzy i architekci. Także jest to interdyscyplinarny projekt wiążący, z którym się wiąże właśnie dużo różnych problemów podczas dyskusji, ale jesteśmy pozytywnie nastawieni i myślimy, że projekt zostanie zrealizowany. Pierwszy etap, czyli 10, 11, 12 wiek, o którym właśnie dzisiaj dyskutowaliśmy, będzie pokazany w kwietniu, ma być pokazany w kwietniu na wystawie 1000 lat Wrocławia w sali romańskiej. Tutaj mamy właśnie plany z wykopów, to co się znajduje. Tutaj mamy takie dwie atmosfery wczesne. To jest przekrój według Małowicza przez kryptę z różnymi właśnie etapami katedry. I to tak się prezentuje tutaj też na rzucie. Teraz jak na to się zacznie nakładać właśnie katedry, to by była pierwsza katedra wrocławska, która jeszcze nie miała krypty. Druga katedra została na jej miejsce zbudowana już z przełożeniem, tutaj z nowym rozstawieniem. I to jest też pierwsza, która ma krypty w środku, w której też zostały znalezione szczątki. To jest ta czerwona tutaj. Mhm. No i ostatnia katedra Walderowska, tak zwana romańska, powiedziana romańska. Jak teraz cofniemy, może wszystko pokażę. Mamy pierwszą, drugą.